Radio Elta. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Troszeczkę spóźnieni, bardzo przepraszam, to pewnie moja wina, ale Jarek Adamek jest z nami bardzo uśmiechnięty. Jarku, dzień dobry. Dzień dobry. Jest uśmiechnięty, jest w dobrym nastroju i czeka na Państwa telefon, a telefon już się rozdzwonił. Jarku, można? A jeszcze tylko numer podam, 65 529 5529 i odbierzmy. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Od razu krótko i na temat. Rondo Roszarnia. Odtrąbiany już nawet nie u Państwa, ale również u konkurencyjnej stacji sukces oddania ronda do użytku. Aha. Generalnie można byłoby poprosić o fanfary, bo faktycznie bardzo szybko weekend minął i rondo właściwie poprawione. A, na czym myślisz? Ale. No właśnie, czekam na to, bo tak spodziewałem się jakiegoś ale. Czy my musimy się przyzwyczajać do pewnego rodzaju byle jakości? A całe rondo właściwie jest jednym wielkim szutrem. Tam praktycznie rzecz biorąc można sobie ćwiczyć drifty w tym momencie. Mhm. To pół żartem. Natomiast faktycznie jest zagrożenie dla jednośladów, którzy nie są ostrzeżeni w żaden sposób, że tam jest taka nawierzchnia w tej chwili. A, no jest jeden wielki żwir, po prostu żwirowisko. Czy zanim maszyny nie zostały stamtąd zwinięte, nie wypadałoby tego ronda jakoś uprzątnąć i skończyć plac budowy? Zostawiam pytanie otwarte. Okej, niech to będzie pytanie otwarte. Ja oczywiście w tyle głowy mam, czy to ciągle jeszcze nie jest plac budowy i tak gdzieś tam, czy oni na pewno je skończyli, bo rzeczywiście poszło im to tak piorunem, że się nikt nie spodziewał. Urząd Miasta mówił, parę dni to potrwa, no ale trwało raptem dwa, więc dobrze, no czy to jest tylko kwestia pozamiatania? Tak by było fajnie. Czy tam jeszcze coś? Spróbujemy się dowiedzieć. Bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy i oczywiście wszystkich motocyklistów zwłaszcza uczulamy, żeby w tym miejscu jednak bardzo ostrożnie przejeżdżać, żeby tam rzeczywiście żadnych szlifów nie było. 65 529 5529. Następny prosisz, telefon. I masz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja w sprawie jeszcze tego wypadku, który był na Nowym Świecie, mm-hmm. mam taką propozycję. Jak się jedzie w Śremie, jest taka specjalistyczna sygnalizacja świetlna, że pieszy, który podchodzi, musi zapalić, zapala mu się zielone, a kierowcy mają cały czas zielone, dopiero jak pieszy podejdzie, zapali mu się zielone. Mm-hmm. Ale jest jeszcze taki haczyk, że on jest tam w Śremie ustawiony na 40. Jest ograniczenie prędkości do 40. Mhm. I jeżeli kierowca nawet przekroczy 2 km na kilometr, 2 km 42 jedzie, to automatycznie zapala mu się czerwone. Czy idzie pieszy, czy nie idzie pieszy? Mhm. Automatycznie zapala mu się czerwone. Czy taka sygnalizacja świetna nie mogłaby tam być? Taką mam propozycję, jak to się mówi. To jest oczywiście bardzo dobra propozycja, nie tylko w Śremie, jeszcze w kilku innych miejscach widziałem takie sygnalizacje. Ja akurat to w Śremie widziałam i to mi tak wczoraj, jak tam pani dzwoniła, bo słucham państwa, dzwoniła i tak mi przyszło właśnie na myśl, że dobrze by było taką sygnalizację świetną, bo tam w krótkim czasie dochodzi do wielu wypadków. Tak, i tak. Naprawdę byłoby to dobre. A też kierowca jakby wiedział, że ma 40, jak będzie musiał się tak czy tak zatrzymać, to on zwolni, bo taki znak tam, ograniczenie prędkości do 40, to nie podziała, jak to się mówi. Oczywiście, o ile się zatrzyma, bo to jest jeszcze ten problem, że jak kierowcy będą przyzwyczajeni do tego, że to jest tylko takie światło właśnie, żeby ich spowolnić, to no, są ludzie naprawdę, których prawo jazdy znaleźli w paczce chipsów i oni nie pomyślą. Ale dobrze, dziękuję pani, bo to jest bardzo, myślę, fajny pomysł, bardzo dobry. On się sprawdza w wielu innych miastach, no czy właśnie. Miejscowościach, przepraszam. Ostatnio jechałem gdzieś tam do Wielichowa, to też w którejś z tych miejscowości po drodze, Śniatach chyba, też taka sygnalizacja była. Gdzieś tam na 12, pamiętam, też gdzieś w okolicach Jarocina, też nagle
środku niedużej wioski tak czerwone światło, no i właśnie okazało się, że trzeba po prostu zwolnić, tak, stanąć. Trzeba po prostu zwolnić, bo i musi się zatrzymać, ma czerwone światło, musi się zatrzymać. Nie Czyli więc... postulujemy inteligentną sygnalizację świetlną. O właśnie, na dobrze pan to nazwał. Świecie. Inteligentną sygnalizację świetlną. I mamy nadzieję, że bardzo inteligentni kierowcy będą słuchać. Tak, bo dzwoniłam wczoraj w sumie do zarządu dróg, ale niestety cały dzień było zajęte, więc nie wiem, czy cały dzień słuchawka odłożona, czy po prostu panie nie chcą odbierać ode mnie. Na pewno chcą, może coś jest nie tak z centralką. Pozdrawiamy Zarząd Dróg Powiatowych, pozdrawiamy Starostwo Powiatowe w Lesznie. Szanowny Zarządzie Powiatu i panie starosto, myślę, że rzeczywiście coś by trzeba było zrobić, bo to miejsce na tym nowym świecie Dziękuję faktycznie bardzo feralne. Za rozmowę. Pozdrawiam panią słuchaczkę bardzo serdecznie. 65 529 5529. I zapraszamy kolejną Cały osobę. Czas echa tego bardzo niedobrego wypadku, który miał miejsce w zeszłym tygodniu właśnie na Nowym Świecie, jak się jedzie z Leszna do Nowej Wsi, do Pawłowic. 65 529 5529, mamy kolejny telefon. Gorąco witamy, dzień dobry. Halo! Dzień dobry. Dzień dobry, panie. Halo. Dzień dobry, słuchamy. No, ja mam takie pytanie. Niech, bo w Rawiczu Przyjemskiego 3 maja robią rondo, tak? Możliwe. Tak, tak. Jak się jedzie od Czerwonego Kościoła, stoi znak po prawej stronie zakaz skrętu w prawo. Mhm. Ja by przełożyli na drugą stronę, to by widać był ten znak, a tak to drzewa i liście wszystko zasłania. Aha, znak zakazu. No bo kierowcy jadą, skręcają w prawo, ale tego znaku nie widać, jak się jedzie. Okej, dobrze. Pozdrawiamy. Inwestorem jest tutaj chyba Urząd Miasta, więc nadzór budowlany, myślę, że powinien zwrócić na to uwagę. Może z punktu widzenia chodnika albo Dziękuję z punktu bardzo. Widzenia jezdni tego nie widać, ale jak państwo słyszą, kierowcy mają problem z tym znakiem i z widocznością. Przy okazji uprzedzamy jeżdżących po Rawiczu, że tam właśnie taki zakaz jest wprowadzony. Zapraszamy pod 65 529 55 29. Weź oddech, Jarku, tak? Ja jeszcze tylko szybko dodam, wczoraj był telefon w sprawie żywopłotu w Lasocicach. Rozmawiałem z wójtem Święciechowy, z panem Markiem Larychem i pan wójt powiedział, że wprawdzie to jest coś, co powinna załatwiać Zarząd Dróg Powiatowych, ale powiedział, że gminne służby, one zawsze ten żywopłot tam pielęgnują i tym razem będzie on przycięty, tylko mówi, że no parę dni na to potrzeba. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałabym podziękować i poprosić kwiatem o tyle dla pań z leszczyńskiej porodówki. O! Czyżby młoda mama dzwoniła do nas? Tak, tak. W piątek, że tak powiem, panie nam pomagały intensywnie i naprawdę opieka i no, było, że tak powiem, super. No to pociecha jak ma na imię? Basienka, no jak ślicznie ma na imię. A te, waga wzrost, bo to zawsze podają mamy takie rzeczy. Waga 4,330. To spora dziewczyna. Spora dziewczyna. Fajnie. I pani pani położna, pani Dorota właśnie i tam cały zespół elegancko nam pomagał i naprawdę jak na czwartą naszą pociechę to było super. Pewnie, ja troje dzieci na powiadówce leszczyńskiej odbierałem, zresztą jako tata rodzinny poród, więc przyłączam się oczywiście. Kwiaty i motyle dla całego personelu leszczyńskiej powiadówki. Gratulujemy Basi, niech się Basia chowa i nas słucha oczywiście od... Już teraz nas pewnie słucha, to i zostanie. Pewnie tak. Dziękujemy, pozdrawiamy panią mamę także. Do widzenia. No.
No to jesteśmy już. Bardzo sympatycznie nam się zrobiło. Wymieniliśmy uwagi z Grzegorzem, jako ojciec z ojcem. Ja powiem o co chodzi. Ja bym bardzo chciał właśnie takie doświadczenie mieć jak Jarek, żeby na przykład trójeczkę, a dopiero jestem po jednym, więc jakby jakaś młody pani chętnie jesteś. Chciała, to ja a to po południu jest taka audycja, gdzie możesz sobie tam... A, widzisz, już się zareklamowałem delikatnie tutaj. 65, 529, 5529, jak panie słyszą, jest chłop do wzięcia. Ja tam nie polecam lepiej, szczególnie. Lepiej nie na ręce, bo ja się można złamać, ale ja okej. Na ręce nie. W ramiona ewentualnie. Na własną rękę tego się nie załatwi. 65, 529, 55, 29 i mieliśmy kwiaty i motyle, co za nas dużo zawsze. Powiedziałem, telefon przestał dzwonić. A jest już. Jest, dzień witamy. Dobry. A się ktoś wystraszył. Ale ktoś tam się śmiał, mi się wydawało. Bo ty myślałeś pewnie, że już tutaj się ktoś skusił. Nie, broń Boże. Na nie, twoje wątpliwe wdzięki. 65, 529, 5529. I nic, i nie ma. Dobrze, to odwołujemy ten temat. Powiedz coś państwa. Wesołego. Odwołujemy temat poszukiwań. Powiedz o czymś smacznym. O czymś z małżeństwa. Więc ja ci powiem, że ja dopiero jak się ożeniłem, to się dowiedziałem, jakie lubię kolory na przykład. A, ale to poznałeś je po prostu. W sensie, żona powiedziała ci, że to jest taki kolor, dowiedziałem tak? Dowiedziałem się, że to są moje ulubione i no już. Proszę. Ach, w ten tak sposób. Ma być. A ja myślałem, że dopiero poznałeś nazwy kolorów. A to swoją drogą. Mamy telefon, witamy serdecznie. Halo? No ktoś... Słuchajcie, coś nam się tutaj rozłącza. Słuchajcie, no, dzwońcie na 65 529 5529. I to tak działa, że chwilę tam macie pewnie sygnału, że ktoś ma odebrać, odbiera... I rozmawiamy sobie wtedy przez telefon, tak. Radio ściszamy w tym Jarku. Czasie. Witamy. Właśnie, chciałem powiedzieć, że ktoś dzwoni. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja chciałam zapytać, czy jest jakaś informacja odnośnie tych balkonów na Metzika. Nie mam. Metzika 4, tak? 5. 5. 5. Że się sypią, to wiem, to pamiętam. Na razie nie mam, ale jak będziemy mieli, to oczywiście proszę nas słuchać. Pozdrawiamy. 65 529 5529, nasz numer telefonu. Teraz minutka jeszcze do przerwy. A ja chciałem cię zapytać, Jarku, czy ty wiesz, jak zaskoczyć kobietę z kolorami? Nie. Zapytać ją o nazwę lakieru samochodu albo gitary. Nie znają. To ja też nie znam. Dzień no, dobry, witamy kolejnego dzwoniącego. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Witamy. Ja dzwonię, wie pan, w sprawie ulicy Myśliwskiej w Lesznie. Myśliwska to jest ulica, która wiedzie z Gronowa do Gronówka. Do Gronówka, mhm. Właśnie. Tam, wie pan, miasto wydało zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego. Mhm. Osiedle się rozbudowuje, wszystko pięknie. Gronówko się też rozbudowało, a niestety chodników przy ulicy Myśliwskiej jak nie było, tak nie ma. Tam, wie pan, od września dzieci zaczną chodzić do szkoły i tam ten odcinek od tego nowego osiedla do szkoły naprawdę jest bardzo niebezpieczny. Okej, okay, ja rozumiem, wiem o co chodzi. Rzeczywiście nie ma tam chodnika. Kiedyś tam było były trzy domki jednorodzinne na krzyż, ale teraz rzeczywiście i osiedle, i market, i drugie osiedle. Moje, to tak będzie mieszkało 1000 mieszkańców, nie? Za chwilę się... kolejne bloki. Tak, budują. Teraz się tam jeszcze buduje to osiedle na miejscu tej jajczarni, tak, dawnego obozu. No, no. Rzeczywiście, dobrze, zapytamy, czy są zapytać, plany wybudowania chodnika, choćby po jednej stronie, no jak już dokładnie nie po dwóch. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie całe Gronowo i teraz krótka przerwa. I wracamy tematycznie i reportersko. Jarek Adamek nadal przed mikrofonem i telefon się rozdzwonił. To dzień bierzmy. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Ja chciałam odnośnie tej nieszczęsnej makulatury. Wczoraj mieli zbierać, powystawiali tutaj na Zatorzu, na Łużyckiej. Nikt nie przyjechał. Dzwoniłam, telefon był niedostępny i do wieczora spadało i stała ta makulatura. Nikt się nie pojawił. Najlepiej brać pieniądze z MOPS-u czy od prezydenta, niż po co te kartki w ogóle wysyłają i przyklejają. No, a była wystawiona przed godziną 8, jak rozumiem, tak? Tak, tak. Tak, bo tak. Ostatnio nawet... tam była historia na którymś innym osiedlu, no i tam tak, bank, na kraju raz była. Bank Żywności tak. Tłumaczył, że byli, jeździli i tylko, że po 8 była wystawiona, więc na pewno nie była wystawiona po 8. Nie, do 9 nawet było pisane, do której godziny wystawiać.
I w ogóle powystawiali na ulicach, stała do wieczora, nikt się nie pojawił. Ja zadzwoniłam. A niech pani jeszcze powie, jaka ulica to jest dokładnie na Zatorzu. Łużycka. Tak. Dobra, tak. Bo... Wie pan co, nawet zadzwoniłam do tej leśnińskiej pomocy tam, to niedostępny, cały czas telefon niedostępny, bo po prostu monitorowałam, nie? Ale to MOP tego nie robił, to robiło Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, więc to akurat jest. Z MOP-em nie ma wiele wspólnego, w tym momencie jest to stowarzyszenie na ulicy Słowiańskiej, które ma swoją siedzibę. Dobrze, no prosimy bardzo, Leszczyński Bank Żywności, ulica Łużycka, no... Może gdzieś tam, no nie wiem, za to, że rozległe, gdzieś tam może się jakiś błąd w komunikacji był i nie dotarliście. Ale to są domki jednorodzinne i każdy przed domem wystawił, bo stały. I stoją. Rzeczywiście, bo nawet patrzeć. No dzisiaj już nie, bo padało, nie? I schowaliście. Tak. Dobrze, no pozdrawiamy serdecznie Leszczyński Bank Żywności, który ma taki sposób na zdobywanie funduszy na swoją działalność. No cóż mam powiedzieć, no. Ludzie... się zobaczyli kartki, wystawili, no i może... Poprzyklejali jeszcze na taśmy przylepne, coś... żeby nie wyfrunęły, żeby było wiadomo i dobrze. Nikt się nie pojawił. Dziękuję ulica bardzo. Łużycka, to jest miejsce, gdzie należy tam sprawdzić, czy czasem czegoś nie ma jeszcze do zabrania, no ale jak państwo słyszycie... No takie zbiórki to jest dość poważne przedsięwzięcie logistyczne, żeby na każdą ulicę rzeczywiście trafić. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z takim zapytaniem, czy Radio RK również ingeruje w drogi powiatu gruzkiego? No ingeruje jak ingeruje, czasem w nie wjeżdżamy, ale rozumiem, że chodzi pani o jakąś potrzebę interwencji, naprawy, czegoś takiego, tak? Wycięcia krzaków. Wycięcie krzaków. Tak. Proszę mi powiedzieć, jaka droga? To jest droga głównie, no głównie w całym powiecie, ale chodzi mi drogę z góry, przez tutaj, przez Glinkę, Polanowo, Łagisza, Wioska, na Sicinę. To cała ta strona tutaj. Sicinę. No cóż, przekażemy służbom drogowym, bo to jest powiatowe, jak pani mówi, tak? Tak, ja już zgłaszałam to kilkakrotnie. Tak, tak. No. Zostało wycięte tylko na moją prośbę krzaki przy krzyżówkach. Bo tam naprawdę szło do wypadku dojść i nic więcej. A to, że samochody się rysują, bo nie idzie minąć się w żaden sposób, bo nikt na pobocze zjeżdżać nie chce przy tych dziurawych drogach. No zapytamy oczywiście, bo to pewnie znowu kwestia jakichś tam pieniędzy. Pytanie, czy ten zarząd dróg takie pieniądze posiada, żeby tej ekipie zapłacić. Ale chodzi o drogę z góry przez Glinkę do Sicin i tam krzaki przydrożne. Ale już... przez Glinkę, przez Polanowo. To jest ważne, bo do Sicin jest Glinka, droga. Glinka, Polanowo, Siciny, tak? Tak, od tej strony właśnie. Dobrze. Bo na Siciny jest również inna droga, ale tam już w miarę jest szersza i nie, te krzaki tak nie zawadzają jak tu na tej drodze. Dobrze, Filipa Wybielskiego poproszę, że jak będzie w górze, żeby tam poprosił w zarządzie dróg powiatowych o to, żeby, no, może mają jakąś ekipę z sekaterami, która tam by mogła podskoczyć. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Pozdrawiam. Dziękujemy. Jeszcze 8 minut naszej audycji. Dzisiaj 65... No, 10 minut. 65 5 29 5 5 29. Zapraszamy. Polecamy się. To jest nasz numer telefonu. Sprawy drogowe dzisiaj znów królują, ale może państwo coś jeszcze ciekawego będą mieli. Jakiś wakacyjny temat. O. Coś fajnego, coś się gdzieś dzieje, jakieś fajne dożynki się zapowiadają na przykład. Wybrałbyś się? O, pewnie. Ja chyba też. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Radio RK, witam panów. Mam taką sprawę, oczywiście właśnie starych samochodów, które zamykają na parkingach naszego miasta. Przede wszystkim to są parkingi pomykające pod rejon miasta. Jest ustawa, która reguluje, że pojazdy, które wskazują na drugie parkowania, to znaczy stoją po półtora roku bez powietrza, zaniedbane, podejrzewam, że wraz bez badań technicznych, to po prostu, no, mimo że się dzwoni do Straży Miejskiej, żadnej odpowiedzi, ta policja się tym nie interesuje, a niestety parkingów mamy jak mamy i każdy parking jest ważny dla każdego mieszkańca. Czy panowie poprzez waszą tutaj właśnie, wasze media, mogłyby zwrócić się do sekretarza już i mówią o prezydencie,
chyba podlegają z nazwiska, jak już mamy te służby i płacimy na nie, no może zwrócić uwagę panu sekretarzowi, może czy zapytanie, co w takim przypadku stoi, dlaczego te samochody zalegają, które są, mówię, naprawdę brakami już, można powiedzieć. Jakieś konkretne miejsce pan nam wskaże? Mamy na przykład na Rejkana takie tutaj trzy samochody, jest na ulicy, można powiedzieć, przy parku Jonsona, można powiedzieć, Westerplatte ulicy stoją, są tablice rejestracyjne. Zapytać tylko, co właściciel robi, że ten samochód stoi przez dwa lata, po prostu, wiadomo, o co podejrzewam, nie wiadomo, czy jest spłacone, to jest wiadomo do weryfikacji, ale samochody na pewno, które stoją po dwa lata, nie mają badań technicznych, no to i nie wiadomo, jak ubezpieczenia w tym momencie. Mhm. Z tego, co pamiętam, kiedyś to, bo to już kilkakrotnie ten temat się pojawiał i wyjaśnialiśmy to w Straży Miejskiej, jeżeli samochód ma opłacone ubezpieczenie, nie jest wrakiem, nawet jeżeli by nie miał kół. Ma po prostu swojego właściciela i święte prawo własności oczywiście jest i no cóż, to, że człowiek nie chce jeździć, to jest jego wybór. Natomiast jeżeli jest płacone OC, no, czy jest w tym przypadku, nie, no zapytamy oczywiście, czy jakiś przegląd takich aut jest robiony przez służby miejskie, czy rzeczywiście sprawdzają. I najlepiej, jak państwo podają taką konkretną lokalizację, no to wtedy wiemy, strażnicy to też mogą sprawdzić, albo już mają te dane, albo wtedy właśnie je sprawdzają. Na razie widzę, że Park Johnstona i Westerplatte to jest to jedno miejsce, drugie miejsce, o którym pan powiedział, to jest Rejtana. Rejtana, to mamy trzy takie samochody, które stoją jako bez powietrza, zanieczyszczone. Korodowane całe przede wszystkim, no nie uważam, że to jest ładny samochód, nie mówię czy o wszystkim, ale chodzi, że tam fakt, że stoi, to nie ma badań technicznych, no to jest proste, że ten samochód się nie będzie poruszał, bo nawet go nie ma jak zawieźć, nie? Bo trzeba by go na lawecie zawieźć, czy na przyczepie, żeby go do badań technicznych, a nikt korodowanego auta badania technicznego nie ma, więc zdaje się, że to chyba to jest tylko do utylizacji ten pojazd, który blokuje notabene innym. No innym użytkownikom, o to nam chodzi właśnie. Ale jeszcze pytanie, kto ma zapłacić za tę utylizację, nie? Tak, więc róbmy tak, jaka ustawa jest ustawa, wiadomo, miasto nie ma nigdy pieniędzy, jak to się mówi, ale są właściciele, są tablice, można do nich dojść, jest poprzez, że są poza na przykład powiatowe tablice, to policja ma możliwość tego wglądu, albo ewentualnie jest transmiska, które mamy na leśnickich rejestracjach i można ustalić, poprosić właściciela o przedstawienie dokumentów ważności tego pojazdu. Można powiedzieć, który nie jest, wiadomo, który jest, stoi od dwóch czy trzech lat nawet. Okej. Dziękujemy panu bardzo za ten telefon. Bardzo dziękuję. Temat samochodów, które są nieużytkowe. Rzadko używane. Tak. Czy dawno nie były używane, wraca jak bumerang. To jest dosyć skomplikowane. Chociaż ja pamiętam kilka sytuacji, że rzeczywiście długo trwało, ale auta zniknęły. Tak było na przykład na Śniadeckich. Mhm. Witamy serdecznie kolejną osobę, która dzień dzwoni. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Chciałem się dowiedzieć, czy sprawa ścieżki rowerowej się już wyjaśniła. O której ścieżce mówimy? To znaczy wczoraj bodajże był temat, że ścieżka rowerowa jest, a pieszy niby nie może na nią wejść. A jeszcze nie mamy tego na razie. Wiem, tutaj był telefon. Lawicz, Sarnowa, Miejska Górka. Tak, coś takiego było. Ścieżka. No to ogólnie można korzystać, pieszy może korzystać z tej ścieżki. Tylko jeżeli jest ścieżka pieszo-rowerowa, to rowerzysta musi uważać na pieszych, a jak jest ścieżka rowerowa, to pieszy musi uważać na rowerzystę. Aha, to pan ma tutaj dla nas taką wykładnię, czy może pieszy wejść na ścieżkę rowerową, a tak, fajnie. Jeżeli nie ma chodnika lub pobocza, z którego można bezpiecznie korzystać, to można w tym przypadku poruszać się po ścieżce rowerowej. Co, chciałbym widzieć, jak ten pieszy uważa na tego rowerzystę. Bo to już nie bywa. Chodzi po prostu o to, że jak idzie powiedzmy tam dwie, trzy osoby, żeby nie szły z całą szerokością, ten rowerzysta mógł sobie tam spokojnie przejechać. No wiadomo, jak to z tym wygląda. Marzenia. Oczywiście wiadomo, jak to z tym wygląda. Ja sobie chciałem taki klakson Steve'a założyć na rower, bo czasem jak idą panie Nordic Walkerki i jeszcze zagadane między sobą, to tam... Oj, nie wiem, czy nawet ten klakson by pomógł. Tak, ja myślę, że nie wiem, jak to się nazywa, to co przed kombajnem jest taki ten, to by mogło być... Header, właśnie. To się nazywa. Bardzo panu dziękujemy za to wyjaśnienie. A jeszcze, jeszcze mam taką ciekawostkę ogólnie, bo ostatnio właśnie w różnych marketach, sieciówkach pojawiły się
takie urządzenia pod nazwą hulajnoga elektryczna z siodełkiem. Mm-hmm. I takie ostrzeżenie dla chcących to nabyć, że coś takiego nie istnieje. To znaczy, teoretycznie niby jest, ale nie można się tym poruszać po drogach publicznych, po chodnikach. To jest tylko i wyłącznie do użytku prywatnego, na drodze prywatnej, uh-huh. Na swojej posesji. Nie ma tej klasyfikacji, jeżeli idzie o pojazd, jak rozumiem, tak? Ni to hulajnoga. To już jako skuter jest traktowane. Aha. I po prostu można zarobić za to niezły mandacik. Ale skuter to może być? To znaczy, to może być jako, to jest według przepisów traktowane jako skuter. Czyli może jeździmy po jezdni na tej zasadzie, że możemy. Tak, ale to trzeba to zarejestrować. Tak, skuter musi mieć homologację, oświetlenie, rejestrację, mhm. ubezpieczenie i tak dalej. To ciekawe. Ja po prostu dużo osób właśnie w ostatnim czasie widzę, że się pojawiają, mhm. więc tak, taka uwaga dla słuchaczy, żeby zwrócili na to właśnie. Mhm. Uwaga. Hulajnoga elektryczna z siodełkiem. No to już jest w ogóle aberracja, bo jeszcze... Kiedy trzeba było chociaż nogą ruszyć. Chociaż trzeba było stać na tym. To trochę wysiłku mimo wszystko w to włożyć, no, że trzeba stać. No, ostatnio po prostu teraz coraz już... więcej takich różnych udziwnień się pojawia. Rozumiem, że osoby, które na przykład mają problemy z poruszaniem się, mogą korzystać z czegoś takiego. Tak? Ale słyszę, że tylko na drodze no własnej... Z poruszaniem to jest specjalny wózek do tego przeznaczony. Tak, tak, ale no czasem jest tak, że mamy takie lżejsze kłopoty, bo nie wiem, no coś nie, tam. No, nie, ale słyszysz, co pan mówi. Ja rozumiem wszystko, o czym no pan mówi, tak. Nie ma, tak. Że czasem. Ja tylko mówię o tym, że komu to mogłoby służyć. Nie, Grzegorz to jest taki typ, że on tak jak nie wolno, to nie wolno, chyba, że bardzo się chce, to wtedy wolno. No nie, no pan tłumaczy. To znaczy, może ma duże połacie prywatnego terenu, gdzie z jednego miejsca ma, nie wiem, 2 kilometry, żeby się dostać do innego miejsca. I to jest jego teren prywatny. Tak jest, masz rancho. No to jak najbardziej to wtedy tak sobie jest. Kupuje i czymś takim się porusza. Tak, masz rancho, możesz ubiegać. Ale po drodze publicznej, chodniku, rozumiemy. Czy jest osobą niepełnosprawną, czy taką, no niestety, ale w świetle przepisów nie może się czymś takim poruszać. To uważajcie, jak to kupiliście, bo możecie mieć przygodę, spotkanie z patrolem na przykład, który będzie was wyjaśniał. I może być różnie z tym wyjaśnianiem. To tak w ogóle. Ale być może znowu prawodawcy nadążą i jakoś to ujmą w kodeksie drogowym. Dziękujemy. Akurat by musieli troszkę to zmienić przepisy unijne, bo to jest właśnie do przepisów unijnych niestety dostosowane. No niedawno zmienili, bo te hulajnogi, że tak powiem, tak ustawili. No to są właśnie przepisy właśnie z 20 maja bodajże. No wtedy może jeszcze w marketach. Tego roku i właśnie tam... te hulajnogi z siodełkiem nie są nigdzie ujęte. Bo jeszcze pewnie ich w marketach nie było. Teraz są. Były już sprzedawane, tylko w ostatnim czasie po prostu tego coraz więcej jest. Widzę, na drogach się też zaczyna pojawiać. No i przez to właśnie taka moja uwaga, żeby zwrócili na to uwagę, że nie wolno się tym poruszać, a nie daj Boże coś by się stało, no to już mają kompletnie pozamiatana. Okej, okay. Dziękujemy panu bardzo, rada jest najogólniej taka, proszę państwa, kupcie sobie rower najnormalniej. No, ja właśnie do tego piłem, że osoby, które są całkowicie sprawne, to mogą się poruszać siłą własnych mięśni. Tak jest, nawet na takiej zwyczajnej hulajnodze, nie? No tak, no tak. Jeszcze jakby ktoś tak teraz wybrał nasz numer i szybko zadzwonił, to odbierzemy, a jeśli nie... To będziemy powolutku się żegnać jutro o 9.15. Przypominam, kolejny temat dla reportera. Życzę państwu bardzo miłego dnia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.